Witam, witam bardzo, bardzo serdecznie. Kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami F1 2020. Jesteśmy w Wietnamie, tak jak pamiętacie. No i oczywiście dotarliśmy do końca tego oczekiwanego miejsca, czyli jesteśmy już tutaj na prostej, startowej, czyli oczywiście dzisiaj przed Wami wyścig. No i pamiętajcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, oczywiście zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał Dark Owen, bo czeka tam na Was naprawdę dużo ciekawości, dużo nowości, dużo fajnych rzeczy. Mam nadzieję, że coś dla siebie znajdziecie, a już dzisiaj, słuchajcie, nie ma co przedłużać. Zapraszam do udziału w wyścigu 100%, oczywiście 55 kółeczek przed Wami. Jesteśmy w Wietnamie, Dark Owen Racing Team F1 2020, sezon numer 1, no i trzecie Grand Prix sezonu. Zaczynamy! Dobra, jesteśmy w stacji roboczej. Tak jak widzicie, wyścig 55 okrążeń przed nami. Żadnych wiadomości do drzewka BIR też, słuchajcie, nie ma co zaglądać. Na razie żadnych zmian, także zaczynamy, rozpoczynamy sesję wyścigową. 55 kółeczek w Wietnamie z Dark Owen Racing Team. Formula One Circus has arrived in Southeast Asia once more as we usher in a new era and get ready to go racing here in Vietnam. It's a track that combines the bespoke design of a traditional race circuit with the tight, close barriers of a street track that our drivers race on today. 23 corners and a total distance of 3.4 miles. Watch out in particular for overtaking into the braking zone at turn 11. And I'm joined once again by Anthony Davidson to bring you the lowdown for today's race. Let's talk about Bird. That was a solid result in their last race. Can they keep that momentum going this weekend? It's always nice to come into a Grand Prix weekend on a high, but your expectations are based much more on your practice and qualifying runs. So it's the momentum from those sessions that they'll be hoping to carry into the race today. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Valtteri Bottas lines up on pole position, and Lewis Hamilton completes the front row. As we continue through the rest of the grid today, we have Leclerc, Verstappen, Sebastian Vettel, and Norris, Albon, Ricciardo, Perez, and Lance Stroll, Ocon, Gasly, Daniel Kwiat, and Sainz, Bird, Raikkonen, no, jesteśmy tutaj. Grosjean, and Kevin Magnussen, Giovinazzi, Russell, Latifi, and Mahavir Raghunathan. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track and get this Grand Prix underway. Dobra. After the points finish last race, let's aim to keep the momentum going. No, fajnie, Jeff. Naprawdę nadzieje są wielkie, jak widzicie. No dobrze, czas na strategię. Zobaczmy domyślna przewidywane zjazdy do boksu. Tutaj trzy zjazdy do boksu. No cóż, słuchajcie, wybieramy dzisiaj alternatywną. Będziemy sprawdzać. Oczywiście paliwo zostawiamy na tym samym poziomie. Tak jak wiecie, naprawdę z oszczędzaniem tutaj nie mamy żadnego problemu. Tak jak słyszeliście, Jeff by tutaj bardzo, bardzo chciał, żebyśmy oczywiście powtórzyli to, co zrobiliśmy w Bahrajnie. No ale tak jak wiecie, po sesjach treningowych raczej nie będzie to w ogóle możliwe. Aktualna konfiguracja, tak jak pamiętacie, troszeczkę zwiększona ta siła nacisku. I dobra, koniec tych dyskusji. Słuchajcie, zaczynamy wyścig w Wietnamie. Naprawdę będzie ciekawie. Tak jak słyszeliście, naprawdę ciężko, ciężko tutaj z wyprzedzaniem. Naprawdę będzie trzeba uważać, żeby w ogóle nie uszkodzić naszego bolidu. I zaczynamy, nie ma na co czekać. Dobra, ustawieni już tutaj. Do tego formującego okrążenia.
Dobra, wyćwiczone sprzęgło i zaczynamy. Dobrze, jak widzicie, zupełnie inne strategie, jeżeli chodzi o opony. Przed sobą mamy Sainza, który jest na super miękkiej mieszance. Praktycznie każdy tutaj z kierowców na tych super mieszanki, na tej super mieszance, już mi się język plącze na samym początku, jak tylko pomyślę o tym, że za chwileczkę będziemy startowali. Także, no, to będzie ciekawie, naprawdę jest duża różnica, jeżeli chodzi o tempo wyścigowe, czy też na torze, jeżeli chodzi właśnie o te mieszanki. No, na razie Jeff tutaj potwierdza, że deszczu może nie być, ale tak jak pamiętacie, mieliśmy sesję mokrą, jeżeli chodzi o kwalifikacje. No i zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. Naprawdę, słuchajcie, mam nadzieję, że nie oczekujecie tutaj powtórki z Bahrajnu. Naprawdę, nie jest to tor, nie będę oszukiwał, który jakoś tam specjalnie leży naszej ekipie. No, dużo kłopotów w sesji treningowych. No i jest to pierwszy występ, tak jak pamiętacie, w Wietnamie, jeżeli chodzi o wyścig. Jeszcze, słuchajcie, nie zdarzyło się w historii kariery tutaj naszej ekipy, żebyśmy właśnie w tym Wietnamie jechali, żebyśmy startowali. No, zobaczymy, słuchajcie, czy będzie safety car, czy nie będzie. Duże raczej prognostyki opowiadały o tym, że można się tutaj spodziewać naprawdę wielu, wielu zdarzeń dziwnego typu. Naprawdę, tak jak widzicie, tor specyficzny, dużo takich ciężkich zakrętów, dużo tych barier tutaj z boku, wąsko, jeszcze raz wąsko, co może spowodować, że naprawdę będziemy mieć nie lada gratkę, jeżeli chodzi o ten wyścig. No już tutaj zaczynamy się powolutku ustawiać, możemy zobaczyć. Także, tak jak widzicie, za plecami Raikkonen, z przodu Sainz. No i ten pierwszy łuk, no zobaczymy, czy tutaj nie będzie żadnych przygód. Także zaczynamy, słuchajcie. Ustawieni, za chwileczkę przyciągnięcie sprzęgiełka, wszyscy już ustawieni. Sprzęgło przytrzymane, gaz na maksa. Poszło. No i przed wami, słuchajcie, 55 kółeczek, zobaczymy, na razie start w miarę. Aczkolwiek tutaj mało miejsca z tej prawej strony, ależ tutaj było wąsko, ciasno przez chwilę. Jednak dostaliśmy ostrzeżenie o kolizji. No ciekawe, naprawdę, nie czułem żadnej kolizji tutaj. Na razie, słuchajcie, 12 pozycja. No walczą tutaj Racing Pointy przed nami, jak widzicie. No, na razie bezboleśnie. Samochód chyba cały, zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Tak jest, na razie wszystko w porządku. Nie mamy uszkodzeń, możemy jechać dalej. Dobra, naprawdę, słuchajcie, na tym wyjściu tutaj z zakrętu bywa różnie. W ogóle jak zużycie części? No, silnik 61. No ale spokojnie, no jeszcze powinniśmy na tym dać radę. W zestawie jeszcze tutaj trochę zrobić kwestii. Dobra, silne dohamowanie. No bliziutko tych Racing Pointów. Ale czekamy, słuchajcie, niech to się trochę rozlezie. No, dla nas to będzie i tak sukces, jeżeli dojedziemy do mety. Pierwszy występ w Wietnamie. Ajajaj, ależ błąd na wyjściu. No, uciekną nam teraz. Dobra, pierwsze kółeczko za nami. 12 pozycja jak na razie. Dobra, tu jest ważne miejsce, naprawdę, żeby je tutaj zrobić delikatnie, żeby nie wypaść za daleko. Ależ te siły tutaj działają na tych zakrętach. No, szkoda.
Szkoda, naprawdę duża strata. No, będziemy się teraz musieli bronić przed Renault Ricardo. I na razie ta obrona przynosi efekt. Pierwszy sektor na zielonym. No, zobaczmy, jak to wygląda. Ricardo, pół sekundy. Sekunda i 0,3 do Pereza. No, bardzo dużo tracimy tutaj na tej prostej. Dobra, była jakaś żółta flaga, ktoś tam się uderzył. Dobra, silne dohamowanie. Ależ to się dodało wcisnąć. Ładnie, ładny manewr. Dobra, 12 pozycja odzyskana. No, musieliśmy tutaj dla kwestii bezpieczeństwa troszkę ściąć. No, zobaczcie, co tu się dzieje. Jakieś tutaj... Delikatnie. Dobra, puśćmy go, puśćmy go. No, na razie, słuchajcie, 10 pozycja. DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you are within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Wow, 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 wow. Co tu się wydarzyło? Jakieś uszkodzenia czyżby w samochodzie? No nie. Dobra, nie chciałem uderzyć w Sańca, niestety, także musiałem trochę wylecieć za tor. No niestety straciliśmy bardzo dużo tutaj. No, ostrzeżenie o ścinaniu zakrętów. Troszkę to było nieeleganckie. Safety car, safety car. No, uwaga. Keep your delta number positive as we form up. Mamy safety cara, słuchajcie, dwa samochody. Wow, 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 wow. Return the position immediately or we will be penalized. There is no overtaking during the safety car period. No, troszeczkę tutaj, słuchajcie, się zamieszało. W ogóle Latifi, zobaczcie, na 11 pozycji. Raikkonen za nami też jakąś karę dostał. No, co tu się wydarzyło? Naprawdę, chyba trzeba to przeżyć po prostu. Ależ hardcore tutaj naprawdę powstał na tym trzecim już okrążeniu. Słuchajcie, niestety informacja o uszkodzeniu silnika, a raczej zużyciu tego silnika. No cóż, zobaczcie w ogóle, co tu się dzieje. Latifi jedzie przed nami na 11 pozycji. Perez też z karą. No, słuchajcie, Williams w Wietnamie na razie jedzie na punktowanej pozycji. Kto by się spodziewał? Zobaczcie, jak to szybko, bardzo szybko. Jak to się szybko wszystko może zmienić. No, naprawdę tam porządny dzwon i to naprawdę w takim miejscu. Trzeba będzie to normalnie zobaczyć w powtórce, jak to się wydarzyło. A my teraz, słuchajcie, próbujemy dogonić oczywiście całą kolumnę znajdującą się za safety carem. Czwarte okrążenie jak na razie. Za nami Gasly, przed nami Latifi. No i tak naprawdę wyścig, słuchajcie, zacznie się od samego początku. Co prawda już troszeczkę te gumki już tak nie będą trzymały. Co prawda dla nas by było lepiej, jeżeli to by teraz wystartowało, bo naprawdę mamy dużą przewagę nad Gaslym. No, ale się nie ma co łudzić. Zresztą my też na tym troszeczkę korzystamy.
bo jednak ten dystans się po prostu zmniejszy. No, normalnie już pomyliłem przez chwilę pedały, sprzęgło z hamulcem. No dobra, jesteśmy już bliziutko safety cara. No i zaczynamy piąte okrążenie, słuchajcie, w kolumnie za safety carem. Zobaczmy przy okazji, jak to wygląda. Na razie, jeżeli chodzi o zużycie paliwa, jest w porządku. Opony, no tak około 10-12%. Najbardziej zużywają się tylne gumy. Na razie, na szczęście, idzie nam to w miarę równo. Czyli jedynie tutaj z przodu mamy jakieś więcej zużycia prawej przedniej opony. No ale na razie nie wygląda to najgorzej. No i zobaczmy, jak to wygląda. MGUH. No tutaj uważa Jeff, że jeżeli jest 60%, to już jest to zużyte. Natomiast, no słuchajcie, no trudno, żebyśmy jeździli tylko na silnikach 50%, bo no za chwileczkę się okaże, że nie starczy nam po prostu tych silników. Więc na razie tak to wygląda. Mamy już trzy części tutaj zużyte, jeżeli chodzi o ten silniczek. No i zobaczymy, oczywiście będzie można trochę tym wysterować. No i na razie, słuchajcie, mamy do czynienia z samochodem bezpieczeństwa. Po wielkim dzwonie, który miał właśnie miejsce tutaj na wielkim dolocie, do tego ostrego jakże zakrętu, wręcz naprawdę jeden z takich bardzo hardkorowych łuczków, które trzeba pokonywać tutaj z bardzo małą prędkością. Dobra, jest informacja. Jest informacja, że safety car schodzi. I słuchajcie, wyścig zaczyna się tak naprawdę od samego początku. Tylko my teraz startujemy na 11 pozycji. Szóste okrążenie, więc jeszcze na tych oponach spokojnie będziemy mogli tutaj jeszcze sporo okrążeń zrobić. Przynajmniej 10 okrążeń, tak myślę, najmarniej. Zobaczymy oczywiście, jak to się będzie wszystko zachowywało. No, mamy zieloną fragę, także możemy teraz już przyciskać. Pilnujemy oczywiście, żeby Latifi... Pilnujemy oczywiście, żeby Latifiego tutaj trzymać bardzo blisko, bo myślę, że jesteśmy w stanie z nim walczyć. To nie jest auto, które gdzieś tam sprawiało nam kłopoty, jeżeli chodzi o wszystkie sesje, które mieliśmy do tej pory w Wietnamie. No ale oczywiście też tutaj duża niespodzianka, że Latifi jest właśnie na 10 miejscu. No i tak jak widzicie, na razie nam zwiewa, a my się męczymy tutaj z panem Gaslym, który właśnie tak jakby podjął próbę do wyprzedzania. Dobra, mamy tą bateryjkę, więc skorzystajmy z niej w końcu. Naprawdę, troszkę by było piekiełko, jeżeli tutaj Williams też by nam odskoczył. A jak wiemy, jedzie na punktowanym miejscu, więc przeskoczenie przez niego jest naprawdę teraz dla nas bardzo mocno potrzebne. Im lepsza pozycja, słuchajcie, przed rozpoczęciem deszczu, tym lepiej, o tym na pewno wiecie. No, na razie te wszystkie sektory na czerwieni. No, chyba jesteśmy bliżej. Dobra. Nie mamy DRS-a jeszcze, ale numer. Dobra, udało się to zrobić. Bez żadnych wspomagaczy. Dobra, przed sobą mamy Giovinazziego, także też ciekawa sprawa. No i gonimy, słuchajcie. Teraz od Latifiego odskoczyliśmy na 0,7. Giovinazzi prawie 1,5 sekundy. Pierwszy sektor na razie na zielonym.
Ajajajajaj, troszkę niepotrzebny błąd tutaj zupełnie. No, zaczyna się chmurzyć już powolutku. Jak widzicie, zachodzi słoneczko. Już nie jest tak prześwitnie, pięknie, niczym rosa nad jeziorkiem z rana. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Już Gasly się też uporał z Latifim. I niestety za chwileczkę będzie nam przeszkadzał w tym, żeby dojść do Giovinazziego. Więc musimy zrobić wszystko, słuchajcie, żeby to się udało. Drugi sektor na razie na zielonym. Ale i tak Giovinazzi tutaj delikatnie nam odlatuje. Ajajajajaj, troszkę błąd. Dobra, ale jeszcze nie jest źle. No, zmniejszył się ten dystans. Nie mamy DRS-a. Teraz dopiero. Dobra, udało nam się zrobić fajne kółeczko. Wszystkie sektory na zielonym. No i teraz jesteśmy na tyle blisko Giovinazziego, że będziemy mogli chyba z tego DRS-a skorzystać. Zaraz zobaczymy. Tak jest, mamy DRS-ik. Użyjmy też naszego przycisku tutaj. Jak to wygląda? Gasly 1 i 2. No, wykorzystajmy, słuchajcie, że mamy tego DRS-a. Uciekamy od Gasly'ego. Próbujemy wyprzedzić Giovinazziego. On chyba nie jest na DRS-ie, ale na razie za duże błędy popełniamy. Wpadamy w poślizg. No, było gorąco. Już zmniejszona ta strata Gasly'ego niestety. Szkoda. Giovinazzi tutaj nie był na DRS-ie, mogliśmy to wykorzystać. No, będziemy się teraz musieli bronić. Dobra, nie masz szans, kolego. Jeszcze nie to kółko. Wow, i znowu to samo. No, za szybko chcę, słuchajcie, 1,5 sekundy do Giovinazziego strata. Drugi sektor niestety na czerwonym. Dużo błędów, dużo poślizgów przy wyjściach. I mamy tego efekt. Dobra, na razie 8 kółko. No, spróbujmy się do niego zbliżyć. Błędy, jeszcze raz błędy. Ale szkoda. No, musimy teraz zrobić wszystko. No, już troszeczkę na tych dohamowaniach opony dają się we znaki. Troszeczkę chyba dostały w kość przy tych naszych manewrach. Dobra, poniżej sekundy był przez moment Giovinazzi. 0,5 sekundy Gasly. Także będzie tu szczypał. Pierwszy sektor na razie na zieleni. Ależ tatarka mnie prześladuje tutaj. Naprawdę ona jest niebezpieczna. Każdy milimetr opony to już oznacza poślizg. No, trochę za dużo miejsca tutaj zostawione teraz. Try to stay with him. He might make a mistake. We could still regain the position. Wow. Troszkę nas poniosło. No, wypracowane, uratowane, ale duża strata do Giovinazziego, ale jednak Gasly'ego wzięliśmy. Ryzykowne to było, ale się opłaciło. No, ale już naprawdę sromotna strata. Nie mamy już chyba nadziei, że w ogóle dogonimy teraz Giovinazziego. Naprawdę będzie ciężko. No i niestety ta walka z Gaslym będzie cały czas tutaj nas niestety stawiać z tyłu czasu. No, mniej błędów i od razu to inaczej wygląda. No, spróbujmy mu zwiać.
No, na pewno nie w ten sposób, jak ta bateryjka. Wykorzystajmy. Nie wiem, czy się nie pokusić też na chwilę, żeby troszeczkę zwiększyć mieszankę. No, zobaczmy, jak to wygląda. Dobra, idziemy na bogato. Ajajaj, za dużo miejsca. No i znowu będziemy walczyć. Aj, bardziej wciśnięci teraz. Dobra, obserwujmy tą mieszankę. Też trzeba uważać, bo oczywiście samochód teraz będzie bardziej agresywny. Na razie pierwszy sektor zieleń, drugi sektor czerwień. No, 1 i 3 do Giovinazziego. Coś tam odzyskujemy powolutku. 11 kółeczko zaczęte. No, zaczynamy się ślizgać troszeczkę na tym torze, niestety. Okay, we've got plenty of energy. Use the overtake button and have a go. Dobra, maszyna jest. Okej, bateryjka w użyciu. No, za chwileczkę będziemy poniżej sekundy do pana Giovinazziego, do Alfa Orlen. Ale to dobrze, że mamy jednak tempo też nie najgorsze. Oczywiście mamy teraz włączoną tą super mieszankę. No i będzie znowu obrona, ale wcześniej nas dopadł. Ale my też mamy DRS-a. Dobra. No, już jest informacja o deszczu. Wąsko tutaj. No, Gasly, ryzyko. Blisko Giovinazziego. Co prawda zaczyna nam teraz trochę odlatywać. No, bateryjka się skończyła. Drugi sektor na zieleni. No, może się uda troszeczkę tego DRS-a teraz wykorzystać. W miarę jesteśmy blisko Giovinazziego. Troszkę jakby mu spadło tempo. No, zaczyna nas stopować. Mamy DRS-a. Dobrze, muszę go wyprzedzić, Jeff, i ty dobrze sobie zdajesz z tego sprawę. No, mamy to. Mamy baterię. Spróbujmy to zrobić. No. Brilliant. Nice. Dobra. I teraz co? Słuchajcie, zmieniamy z powrotem. Żeby nie zapomnieć, na razie ta mieszanka nie będzie nam potrzebna. Bateryjka też na razie wyłączona. Miejmy nadzieję, że teraz Giovinazzi będzie walczył ze Strollem. A my na tym trochę skorzystamy. Wow, 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 wow. Co to było? No, 3 sekundy, 3,5 do Grożana. No, trzeba już trochę uważać, słuchajcie, na te opony. 12 kółko. Jeszcze kilka okrążeń na pewno musimy na nich przejechać. Skoro jedziemy tylko na 2 pit stopy. No, zobaczmy. 13 kółko zaczynamy.
Jakaś tam walka chyba trwa za plecami. Tutaj Vettel nam śmignął, czyli Vettel już był na wymianie. No, troszeczkę dzięki niemu podciągniemy się na kwestii DRS-u. Dobra, jeszcze bateryjka się ładuje. Dobra, na razie mam takie wrażenie, że tempo, którym jedziemy, pozwala się zbliżać do Grosjeana. Zresztą to Haas, więc w ogóle o czym my rozmawiamy? Raczej jesteśmy zdania, że nasza ekipa jest oczywiście lepsza od Haasa. Sekunda i 0,7 nad Giovinazzim, troszeczkę mniej teraz. Ależ Perez tutaj ma tempo. No, zobaczmy, 2,7. Natomiast Grosjean tutaj sporo straci na walce z Vettelem, bo Vettel oczywiście nie odpuści, będzie próbował się przeciskać, więc my możemy oczywiście tylko na tym skorzystać. Zobaczymy oczywiście, jak to wyjdzie. Już jest Vettel bardzo blisko Grosjeana. No, a my zaczynamy, słuchajcie, 14 kółeczko, Leclerc w boksie. Be aware, we expect the grip levels to start falling away soon. I Leclerc też wyfrunął przed nami. Ale nie mamy DRS-a, nie skorzystamy na tym. Perez bardzo bliżutko nas. No, bateryjka się jeszcze ładuje. Nie za bardzo mamy tutaj możliwości obronne. Oprócz umiejętności zakrętów. No i teraz nie odpuści. Musimy tej bateryjki niestety użyć. No cóż. Nie mamy za bardzo możliwości walki. Perez naprawdę tutaj szybciutko jedzie, nie będziemy ryzykować. Okay, we lost the position. Try to keep focus. 10. pozycja nam pasuje. Co prawda Ricardo za nami, 2 i 3 i bardzo szybko się zbliża. No, 14. kółeczko, już te opony na pewno swoje zrobiły. No, zobaczmy jak to będzie wyglądało. Ale blisko bandy tutaj. No, słabiutko na razie. No, zaczęły się pit stopy teraz już na ostro. No, Perez tutaj naprawdę sporo. Widzieliście naprawdę niezły poślizg. Dobra, MacGyver z naszego zespołu zmienia opony. A my teraz z Albonem będziemy walczyć, no raczej przepuszczać, że się tak wyrażę, bo nie mamy tutaj szans. Dobra, jak to wygląda? No, Ricardo bliziutko. Będzie nas tu szczypał. 8. pozycja, no ale oczywiście jeszcze my tutaj nie zjeżdżaliśmy i za chwilkę nas to czeka. No, zobaczmy na różnicę prędkości. Zobaczcie, co tu się dzieje. Jak on tutaj śmignął po prostu. No, spróbujmy go utrzymać za plecami. No, maj tam tymi guzikami. Ale to jest wszystko po to, słuchajcie, żeby się bronić. Naprawdę nie jest wesoło. Nie ma nasz samochód tutaj tempa. No, troszeczkę jednak przesadziliśmy chyba z tymi ustawieniami. Aczkolwiek na tych faktycznie dolotach
przy wszystkich wyjściach mamy troszkę większe szanse. Aczkolwiek to nie jest do końca tak, bo jednak jeżeli mamy trochę więcej prędkości, jednak ten gaz jest taki bardziej delikatniejszy z natury. Dobra, Sainz tam wyfrunął. Także no naprawdę, zobaczcie, przecież on jechał za nami. No, jak to wygląda? Próba wyprzedzania przez Ricardo. No, opóźniony mocno. Tutaj teraz dohamowanie z naszej strony i to się udało. No, będziemy próbować dalej, Oprócz bateryjki tak naprawdę nic tu już więcej nie mamy. Jeszcze ewentualnie możemy mieszankę zwiększyć. No i kolejne kółko się bronimy, słuchajcie. Sainz przed nami. No, deszczu na razie nie widać, jak widzicie. To prawda, dobrze by było, żebyśmy jeszcze wykorzystali te drugie oponki. Ależ blisko te tareczki. No, zobaczmy, jak to wygląda. Dobra. Zaraz sobie przełączymy mieszankę, słuchajcie, żeby faktycznie dać siebie tutaj wszystko, co można. Aczkolwiek nie mamy tutaj zbyt dużo możliwości. No i jeszcze Ricardo nas wyprzedził. No, mamy dzięki temu oczywiście możliwość skorzystania z DRS-a. No, 30 parę procent zużycia tych opon, także nie jest najgorzej. Mamy już tutaj zapowiedziany zjazd przez Jeffa. Normalnie aż nie mogę się wysłowić, słuchajcie, przepraszam, ale zobaczcie, co tu się dzieje. No, straciliśmy kolejną pozycję, 9 w tej chwili, Stroll bliziutko. On chyba nie musi zjeżdżać. No, mamy DRS-a jeszcze, możemy sobie tutaj troszeczkę z niego skorzystać. Aczkolwiek tempo innych aut w porównaniu do naszego jest naprawdę wielka różnica. Coś tutaj jednak przesadziliśmy z tymi ustawieniami. Siła docisku, no, trzeba to będzie zawsze monitorować. Oczywiście już tutaj w przyszłym sezonie obiecuję, że więcej tych konfiguracji będziemy sprawdzać, bo oczywiście już te tory będziemy znali. No, uwaga, jest jakiś wypadek. No, mamy żółtą flagę. Dobra, akurat my zjeżdżamy, także nie jest źle. Dobra. No, dawajcie, panowie. Szybciutko, 2-2. Naprawdę nieźle. Piękny wynik. No, na plecach Ricardo tak naprawdę. No, teraz to już chyba naprawdę zaczyna się chmurzyć porządnie. Dobra, mamy samochód bezpieczeństwa. No i zobaczcie, praktycznie musimy zrobić całe kółko. Która pozycja? 11 pozycja po wyjeździe. Dobra, przed nami Ricardo, za nami Gasly. No i znowu, słuchajcie, czyli 18 kółeczko, kolejny samochód bezpieczeństwa.
Znowu będziemy zaczynali w cały wyścig tak naprawdę od samego początku. No, zobaczymy. Zobaczymy, jak to się ułoży. Ciekawe, czy inni też skorzystali i zjechali na wymianę opon. To jest kluczowe w tej chwili. Okay, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Dobra, dzięki Jeff. Zauważyłem oczywiście w ostatniej chwili. No i naprawdę, zobaczcie, zaczyna się po prostu pełne zachmurzenie. Także lada chwila, moim zdaniem, pojawią się pierwsze kropelki deszczu. No i zobaczymy, jaki będzie to miało wpływ na wyścig. Wiadomo, że trochę musi upłynąć, zanim oczywiście te wszystkie deszcze, kropelki będą tutaj naprawdę wpływały mocno na tor. No, udało się już chyba dogonić w końcu ten samochód bezpieczeństwa, aczkolwiek chyba jeszcze nie, chyba jeszcze nie. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Już naprawdę zrobiliśmy chyba pełne okrążenie. No, naprawdę zaczynam się zastanawiać, słuchajcie, czy powinien być podłączony net, jeżeli chodzi o grę, bo naprawdę czasami jest tak, że w ogóle jest idealnie, a czasami pojawiają się takie małe krasze. No, jest to troszeczkę irytujące. No, trzeba to będzie przetestować. Bo mam takie po prostu wrażenie, że to jest kwestia po prostu sieci internetowej, czyli ten RaceNet, on cały czas coś tam próbuje robić. Obciąża nam to troszeczkę procesor, aczkolwiek no nie powinniśmy mieć tutaj kłopotów, naprawdę mamy jeszcze sporą rezerwę, ale widać czasami takie kresze. Zobaczymy oczywiście, jak to się przełoży na resztę filmu. No, ale miejmy nadzieję, że ten odcineczek będzie Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście pamiętajcie o tym. No, tutaj trzeba uważać, żeby nie było tak, jak miał situation George Russell, że rozbił swój samochód właśnie jadąc za samochodem bezpieczeństwa. Nie chcemy takiej porażki w naszym wykonaniu. No i za chwileczkę już powinniśmy naprawdę bez problemu doganiać tutaj nasz samochód bezpieczeństwa. Aż dziwne, że oni jadą tak szybko, że my nie jesteśmy w stanie tego dogonić. Nie no, już widać peleton na mapce. 20 kółeczko, słuchajcie, dalej pod sygnaturą jazdy za samochodem bezpieczeństwa. No, jakieś rozluźnienie tutaj ewidentnie nastąpiło z naszej strony. No, już jesteśmy blisko. Wow. Dobra, trzeba było naprawdę ostro tutaj przyhamować. Dobra, dzięki Jeff. No, zobaczymy, naprawdę. A, za duża strata. Tym razem za duża strata była. No, sprawdźmy to paliwko. Nie no, na razie jest w porządku. Jeszcze troszeczkę możemy sobie tego paliwka zaoszczędzić. No, do 50 km na godzinę. Proszę bardzo. Let's catch up to the field a bit. We're dropping too far back. No, i znowu za duża strata. Remember that we need to stay within 10 car lengths of the next car. Dobra. Jak widzieliście, już ten nasz silniczek powyżej 60%. No ale słuchajcie, jak to zrobić inaczej? Jeżeli macie na to jakiś pomysł, to piszcie w komentarzach, ale oczywiście no ja uważam, że trzeba spróbować wykorzystać, no przecież nie zawsze da się wygrać, nie zawsze można być na pierwszym miejscu, chyba że naprawdę ma się już taką maszynę niczym Mercedes, że nieważne, jakie są warunki, nieważne, że coś mamy uszkodzone, dalej jedziemy na maksa. No, zobaczmy, dalej, 21 kółeczko, jeszcze pod sygnaturą samochodu bezpieczeństwa.
Na razie 11 pozycja. Słuchajcie, przed nami Ricardo na punktowanej. Za nami Gasly. No, zobaczymy, zobaczymy, bo wyścig się zaczyna od nowa. My mamy świeże gumki, bo teraz co prawda trochę na nich jedziemy, ale jak widzicie tutaj no 4% to nie jest duże zużycie. Jeszcze spokojnie z tych oponek możemy swoje wycisnąć. No i naprawdę, słuchajcie, spodziewamy się deszczu w każdej chwili. W każdej chwili może zacząć się kropić tutaj. Także no, to będzie cud, jeżeli dojedziemy faktycznie do mety. No już uważam, że słuchajcie, na tym kółku powinien ten samochodzik bezpieczeństwa zjeżdżać. Mam nadzieję, że tak będzie. I zaczniemy wyścig od początku. No ja już widzę, słuchajcie, krople deszczu. Potwierdza to zresztą moja szybka na kasku i na kamerce. No trochę szkoda, bo nie wykorzystamy tych kółek. Dobra, jest informacja. Dobra, już samochód zjeżdża na tym kółeczku. Więc trzeba się tutaj naprawdę blisko czaić. I zaczyna po prostu padać deszcz. Zobaczymy, jaka będzie intensywność tych opadów. Póki nie są jakieś mocno silne, to jeszcze ten wpływ na zachowanie samochodu jest mały, praktycznie niezauważalny. No ale oczywiście z każdym kółkiem to się będzie zmieniało. Dobra. I wyścig zaczynamy od nowa. 22 okrążenie. Okay, be careful on those slicks. These conditions are making the line a bit greasy, but we're still nowhere near the changeover point. Dobra, jest informacja od Jeffa, żeby już trochę bardziej uważać na tych oponach. No oczywiście jesteśmy na slickach. Wiadomo, zaczyna padać deszcz. No i oczywiście ta przyczepność będzie się tutaj zmieniała. No próba wyprzedzenia przez Gasly'ego. Tak naprawdę nie mamy zbyt dużo szans na walkę. Nie wiem, co to było. Dobra. No spróbujmy chociaż wykorzystać tą naszą bateryjkę. Giovinazzi powyżej sekundy za nami. Na razie 12 pozycja. No i spróbujmy blisko tego Gasly'ego się po prostu trzymać. Może nadarzy się jakaś okazja, żeby się po pierwsze zbliżyć i ewentualnie zaatakować. Aczkolwiek no, na razie uważam, że Alfa Tauri ma dużo lepszy samochód od naszej ekipy. Zobaczymy oczywiście, jak to się będzie tutaj pokazywało, jeżeli chodzi o czasy. No tutaj już większa ostrożność, może być ślisko. Czasami dobrze jest się, słuchajcie, tak przytrzymać kogoś. Wtedy naprawdę możemy łatwo dopasować swój styl jazdy do tego, co się dzieje dookoła. No, trzymamy się blisko, na razie Gasly'ego. Prawie 1,4 Magnusem. Czyli Giovinazzi tam coś chyba musiało się wydarzyć. Przetasowali się troszeczkę tymi miejscami. No a my na razie jak wierni, po prostu tutaj przyklejeni do Gasly'ego, aczkolwiek zaczął teraz ładnie odchodzić. No na razie czas słabiutki, 1.44 jeżeli chodzi o nasz najlepszy czas, więc daleko, daleko do tego najlepszego czasu, który wykręciliśmy w sesji kwalifikacyjnej. Daleko od rekordu. Pierwszy sektor na zielonym, o dziwo. Mamy tej bateryjki, więc wykorzystajmy, póki jeszcze oczywiście są te warunki tutaj. Ale już zaczyna kropić coraz mocniej, takie mam wrażenie.
trzeba naprawdę zachowywać coraz większą ostrożność. No, drugi sektor już na czerwieni. Niepotrzebne błędy tutaj. No już tam na wyjeździe, słuchajcie, ślisko się robi. Dobra, 23 kółeczko za nami. No to nie wiem, kto tutaj zdąży z tego DRS-a skorzystać, bo za chwilę zostanie wyłączony. I oczywiście, jeżeli zostanie wyłączony, to będzie, słuchajcie, znaczyło, że naprawdę czas na deszcz, czas na deszczówki. W ogóle to trzeba będzie za chwileczkę poustawiać tutaj, żebyśmy nie przespali tematu. Dobra, no wykorzystał tutaj Magnussen naszą nieuwagę, ale my mamy lepsze tutaj dojście, jeżeli chodzi o wyjście w zakręcie i na razie się trzymamy. Dobra, tutaj z Gasly mamy śmieszną sytuację, że Grosjean chyba go stopuje troszeczkę. Dobra, wykorzystajmy bateryjkę tutaj do walki z Magnussenem. Odpuścił. Także nie jest najgorzej. Dobra. Zwiększone te opady. No, utrzymajmy się. Utrzymajmy się na razie na tym, co mamy. To i tak jest niezły wyczyn. No, poradził sobie Gasly z Grosjeanem. Teraz my się bardzo szybko do niego zbliżamy. Nie wiem, jak to się stało, że Grosjean nagle się znalazł przed nami, ale okej. Okay, even though we're seeing cars struggle in these conditions, if we pit for inters now, we're going to be too slow and we'll burn them out. Make the best of it for the time being. Dobra, no Jeff, my jesteśmy w razie czego przygotowani, no. Wiem, że czekacie na sygnał bardziej ode mnie. No jeszcze tutaj sędziowie pozwalają korzystać z DRS-ów, więc myślę, że zakładają, że jeszcze ta przyczepność jest. Zresztą to widać. Jej brak niestety naprawdę będzie oznaczał tutaj duże kłopoty na tym torze. No ale spróbujmy to oczywiście przejechać. No właśnie, widzieliście? No to już jest ryzykowne. To już zaczyna być ryzykowne. No ale jeszcze nikt nie zjeżdża, słuchajcie. No na razie nasz najlepszy czas to jest jakaś katastrofa. Minuta 44, 673. Z tym czasem już niestety zostaniemy. No i próbujemy deptać tutaj do Grosjeana powolutku. Jeszcze nie zjeżdżają. No ale już bliziutko jesteśmy Grosjeana. No słuchajcie, próba wyprzedzania. Nie mamy baterii. Trochę przestrzelony ten zakręt, no nie w takich warunkach, Mr. Grosjean. Wow, 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 wow. Zaczyna nas tutaj wyrzucać bardzo. Musimy to uspokoić przede wszystkim najpierw. Dobra, bateria na razie musi być wyłączona. No, Grosjean tutaj nie miał kłopotów, żeby nas oczywiście objechać. No, wypchnięci teraz. Ale walczymy, walczymy. To on popełnił błąd. My tutaj naprawdę czysto wyszliśmy z prawej strony.
No i niech walczą teraz. Grosjean z Magnussenem. Yellow flag. Check your MFD for a new strategy. No, mamy kolejną żółtą flagę. Stroll. Green flag. No, na razie się obyło bez samochodu bezpieczeństwa. Obróciło go chyba. Cały czas stoi na torze. Lance Stroll, disqualification. No, słuchajcie, które to już kółeczko? 26 kółko. No, zaczyna być coraz gorzej na torze. To już nie jest wiosenny deszczyk. Zaczyna być ulewą. Zaczyna być ślisko. Dobra, troszkę nam tutaj Stroll pomógł się odsunąć. No Grosjean zjechał do boksu. Czyżby na zmianę opon? No faktycznie zaczyna być niewesoło, także obserwujmy, jeżeli Gasly tylko się zdecyduje zjechać, to my jedziemy za nim. Na razie 2 sekundy za Magnussenem. Co ja mówię? Magnussen za nami, 2 sekundy. Trochę odrobił. No a my tutaj próbujemy cały czas zbliżać się do Gasly'ego, ale średnio to wychodzi. No musimy jechać trochę bardziej zachowawczo. No, już jest ta granica przyczepności, naprawdę. Ocon tam będzie szczypał teraz Magnussena. Dobra, naładujemy sobie baterię jeszcze przez to okrążenie i już na następnym oczywiście będziemy mogli trochę bardziej z tej opcji skorzystać. Dobra, w miarę się to udaje. Oczywiście już możemy zapomnieć o jakichkolwiek rekordach tutaj. Trzeba teraz się skupić tylko na tym, żeby w ogóle dojechać. Zobaczcie, co tu się dzieje. No, jeszcze nie zjechał Gasly. To jeszcze jedziemy dalej. No, duża jakaś przewaga się zrobiła nad Magnussenem. Wow, no słuchajcie, już nie jest wesoło. Naprawdę przestało być wesoło. Ślisko jest bardzo. No nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby jeszcze zostawać tutaj na jedno kółko. No na razie mamy, słuchajcie, tą możliwość, że obserwujemy po prostu innych kierowców. Jak to wygląda? Czy oni zjeżdżają, czy nie zjeżdżają? No tutaj widzicie, raz Magnussen ma 3,6, za chwilę ma 4,2, więc no naprawdę zaczyna się coś dziać tutaj, jeżeli chodzi o tą przyczepność na torze. My to też odczuwamy, oczywiście coraz gorzej wychodzi się z tych zakrętów. Zaczyna być w tych miejscach takich w ogóle na suchym, nawet niebezpiecznych, no to tutaj jeszcze coraz gorzej. Zobaczcie, dwójka, trójka. No, cały czas się ślizgamy na tym. Cały czas. No, ta strefa do hamowania niestety musi być tutaj poddana korekcie. No, tutaj to już jest w ogóle niebezpiecznie. Wow! Nie, no to już jest, słuchajcie, wariactwo. Ale jeszcze nie zjeżdżają. Jeszcze nie zjeżdżają. 28 kółeczko kończymy. No i nic, słuchajcie, może tak musi być. Dobra, po prostu wcześniej hamowanie, trochę bardziej delikatnie na tych zakrętach.
Może się uda to jakoś przejechać. No, zaczynamy sporo tracić. Naprawdę, Magnussen tutaj zżera asfalt za nami. Ale to fakt, że jeszcze jako tako daje się jechać. Może nie zawsze tak, jakbyśmy chcieli, ale... no, ciekawy jestem. Czy już jesteśmy tutaj na tej granicy. 3,6 Magnussen. Więc nagle skoczyło i za chwilę znowu wraca. No nic. Na razie, słuchajcie, obserwujmy to, co się dzieje na torze. Będziemy widzieć, co prawda już Gasly nam nieźle tutaj odskoczył. No ale to jednak na niego będziemy tutaj przede wszystkim zwracali uwagę. Czy zjeżdża do boksu, czy nie zjeżdża? No naprawdę, zobaczcie, trójka, czwórka jeszcze był poślizg. No, nie jest wesoło. Coraz gorzej się jedzie. Ależ trzeba delikatnie tego gazu. No to już było niebezpiecznie. Zjeżdża czy nie zjeżdża? Nie zjeżdża. No, niektórzy już zjeżdżają. Mamy chyba Okona w boksach. No, Magnussen naprawdę tutaj sporo odrobił. No, wypchnęło nas teraz na tym zakręcie. Naprawdę jest tutaj tak ślisko, słuchajcie. No cóż, musimy jeszcze się przemęczyć to jedno kółeczko. No i czeka nas zmiana opon. Na razie 11 pozycja, ale jest słabo. Dobra, czyli słuchajcie, sędziowie uznali też, że tor jest po prostu zbyt mokry. To zresztą widzicie tutaj. No naprawdę, co się tutaj wydarzyło? No. Musimy, słuchajcie, dojechać naprawdę i szybko zmienić te gumy. Bardzo zła decyzja, bardzo zła decyzja. Że nie zjechaliśmy właśnie tutaj na tym kółku. No, musimy to jakoś zrobić. No, bardzo delikatne to wyjście. Jako tako się udało. The teams are fitting intermediate tires. It might be worth considering changing yours too. The gap to the car ahead is 6.4 seconds. Dobra, no musiałem puścić Raikkonena. Nie ma co tutaj, słuchajcie, ryzykować. Zobaczymy, jak będzie po zmianie opon na te intermediaty. Dobra, i zjeżdżamy po opony. Ajajajajaj, jeszcze byśmy tutaj się wbili w skrzynię biegów Raikkonena. No i cóż, zjeżdżamy do boksów, słuchajcie, jako 12 pozycja. Większość kierowców, których widzimy tutaj za nami, też zjechali. Magnussen już wyjeżdża. Ktoś tam w ogóle chyba super miękkie mieszanki miał przygotowane, nieźle. Wow. No, 2,7. Okay, stay clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous driving if you cross over into the track. Dobra, i jesteśmy z powrotem na torze. Mamy już te deszczóweczki. No i teraz słuchajcie, 31 kółko. Jeszcze 24 przed nami. No i słuchajcie, walczymy w ogóle o to, żeby w tym momencie w ogóle dojechać do mety, tak naprawdę. Zobaczymy, czy tutaj będziemy szansę mieli, jeżeli chodzi o te opony. Trzymamy się na razie tego Raikkonena. No, troszeczkę są, jeszcze chyba jest zbyt sucho na te oponki. Jeszcze trochę się ślizgamy na nich.
No zobaczmy, Ranganathan za nami na 13 pozycji. Także zobaczcie, co mu to dało, że on wcześniej zjechał. Na razie naprawdę niezły występ naszej ekipy. 12 i 13 miejsce. Aczkolwiek bez punkcików, no ale wiecie, jeszcze naprawdę bardzo duży dystans do końca. Dobra, ważne oczywiście, żebyśmy się tutaj starali troszeczkę oddalać od naszego kolegi z zespołu, a z kolei przybliżać do Raikkonena. No raczej nigdy z tym tempem na deszczu nie mieliśmy kłopotu. Zawsze też możemy, słuchajcie, zmienić jeszcze bardziej mieszankę na tą bardziej ubogą, żeby ten samochód aż tak mocno się nie ślizgał na wyjazdach. No ale ładnie, naprawdę żeśmy bardzo dużo zyskali tutaj nad kolegą z naszego zespołu. I wcale Raikkonen nam nie zwiewa. No, trzeba tutaj uważać. Naprawdę jest niebezpiecznie na tych zakrętach. No, ma swoje uroki, słuchajcie, wyścig uliczny w deszczu. Cały czas rośnie ta przewaga nad naszym kolegą z zespołu. Jakby nie patrzeć, słuchajcie, on w tym momencie działa na nas, na naszą korzyść. I korzyść całego zespołu. Dobra, jest informacja potwierdzająca, że raczej lepiej nie będzie przez tutaj jakiś czas. No, zobaczmy, jak to wygląda. 6,7 Ranganathan, 6,5. No, 2,1 już Raikkonen. Oczywiście Raikkonen jest znany z jazdy na deszczu. Jeden z lepszych. No i zobaczymy. Na razie te czasy, słuchajcie, kosmicznie, sromotnie, niedobre. No ale taka jest prognoza tutaj. Z tym musimy się zmierzyć. W zeszłym roku jechaliśmy chyba Australię w deszczu. W tym roku trafiło na Wietnam jak na razie. Australia i Bahrain w pełnym słoneczku. A tutaj proszę, Wietnam, jedziemy pół na pół w systemie hybrydowym, czyli trochę słońca, trochę deszczu. No i zobaczymy, jaki będzie finał tego wyścigu. Dobra, 7,3 Ranganathan, 7,4. Delikatnie troszeczkę odzyskaliśmy do Raikkonena. Gap to teammate behind is 7.4 seconds. No naprawdę, słuchajcie, jedziemy tutaj na granicy przyczepności. Ranganathan, 2,4 Raikkonen. No, ucieka nam niestety ten Raikkonen, szkoda. Naprawdę jesteśmy bardzo bliziutko tych miejsc punktowanych, no ale słuchajcie, naprawdę, no jestem realistą, także spełnieniem marzeń w tej chwili byłoby zapunktować tutaj w Wietnamie. Naprawdę był to tor, który przynosił nam bardzo dużo złej energii na początek. Trochę udało się z tym powalczyć. No a jak na razie sami widzicie, jak to wygląda. Dobra, troszeczkę użyjemy wspomagacza. No naprawdę zaczyna się, słuchajcie, tutaj prawdziwa ulewa. No, udało się skrobnąć troszeczkę, delikatnie, poniżej 2 sekund. Ależ blisko było bandy, no niebezpiecznie. No, naprawdę udało się odzyskać sporo czasu tutaj do Raikkonena. Zobaczcie na to, Ranganathan
9 sekund. Raikkonen 1,5 sekundy. A było przejść 2,5. No, wszystko, słuchajcie, jest sztuka delikatnej jazdy. Naprawdę delikatne używanie gazu powoduje, że troszeczkę lepiej zachowuje się ten samochód. Dobra, kolejna część jakaś tam się bardziej zużyła, czyli taka strefa, jak widać, bezpieczeństwa, informowania przez szefa zespołu, to jest granica 60%. Przy 60% jesteśmy już bombardowani informacjami o zużytych częściach, natomiast jest pytanie, czy faktycznie można je uznać za bardzo zużyte. No, tutaj słuchajcie, naprawdę dużo pytań bez odpowiedzi. Oczywiście piszcie w komentarzach, jak wy uważacie, jeżeli o to chodzi, bo naprawdę rzadko kiedy, oczywiście czasami też zwracam na to uwagę, ale no, jednak mam zdanie, że trzeba, słuchajcie, dany zestaw wykorzystać. No i oczywiście teraz też pytanie, jak dobrze dopasować, w którym wyścigu faktycznie skorzystać z tego nowego silnika. Czyli tam, gdzie po prostu mamy większe szanse na zdobycie punktów, powinniśmy raczej korzystać z tych nowych jednostek. A tam, gdzie uważamy, że po prostu idzie nam słabiej, nie możemy znaleźć tempa, nie możemy znaleźć optimum tego punktu wyjściowego z każdego zakrętu i czasówki mamy na poziomie poniżej punktowanych miejsc, no to wtedy powinniśmy oczywiście korzystać przede wszystkim z tych zużytych części, bardziej żeby po prostu uczyć się danego toru, żeby sprawdzać różne tutaj możliwości i wątpliwości. Dobra, i to jest kolejny szkopuł dziwny, słuchajcie, F1 2020, że mimo zwiększonych kwestii dotyczących na przykład wydarzeń tutaj, czyli mamy deszcz, prawda, mamy krople na szybach, zobaczcie, że jakość obrazu jest naprawdę genialna, aczkolwiek były sytuacje, gdzie było sucho i mieliśmy jakieś tam małe problemy z tym renderingiem. Nie wiem, z czego to wynika, bo na pewno nie jest to kwestia sprzętowa. Próbowałem jeszcze trochę tam podłubać na tych ustawieniach klatkowych. No, coś nam spadło tempo, się rozgadałem, słuchajcie, o tych używanych częściach. I tu proszę, Raikkonen nam odleciał na 2,5. Rangunathan już niestety nie jest na 12 pozycji. Mamy Grożana, który tutaj no, zaczyna troszeczkę przyspieszać. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. 35 kółeczko. Dobra, czyli jest w ogóle już sugestia, żeby ewentualnie rozmyślać na temat deszczówek pełnych wetów. No, na razie chyba nie ma takiej potrzeby. Możemy ewentualnie tylko pomyśleć o ustawieniu ewentualnie tych wetów, żeby nie było tutaj zgryzów. No i również, słuchajcie, no my tutaj naprawdę obserwujemy też innych kierowców. Jeżeli oni reagują, to my też będziemy reagować, aczkolwiek nie przyniosło nam to dobrego rezultatu, bo gdybyśmy o to jedno kółeczko, słuchajcie, wcześniej zjechali, no to naprawdę nasza sytuacja byłaby troszeczkę inna. Dobra, łety mam już ustawione. Ależ tu się ślisko robi. No naprawdę, słuchajcie, bardziej mi się podoba ten tor, jak jest mokry. Szkoda, że on tylko jak jest mokry wygląda tak pięknie. No, zobaczmy, jak to wygląda. Grosjean 9,5, także trzymamy go w miarę. Raikkonen 2,5. No, mniej więcej tempo takie same, tak? Nie ma tutaj niestety możliwości stwierdzenia, że gonimy bardzo dobrym tempem Raikkonena, czy też mega tempem oddalamy się od Grosjeana. Są miejsca, gdzie tak się dzieje, a są miejsca, gdzie niestety dużo tracimy. No, poniżej 2 sekund do Raikkonena. Zobaczmy, czy nam się to uda utrzymać tutaj. Dobra, bateryjka na razie wyłączona, niech się naładuje trochę.
To było ryzykowne. To było ryzykowne, straciliśmy przez to bardzo dużo czasu. No ale to świadczy o tym, że naprawdę już jest mokro. Pytanie, czy te intermediaty one sobie jeszcze radzą na tych warunkach? Czy już faktycznie trzeba myśleć o łetach? Z tym też można przestrzelić. Wiemy dobrze, że na łetach to już się niestety zupełnie inaczej jedzie. Te wyżłobienia, które są na łetach, powodują, że nie ma niestety zero przyczepności też. One poprawiają, w ogóle dają możliwość jazdy, jeżeli jest faktycznie mega duża kałuża na całym torze. No, kończymy 36 kółeczko, zaczynamy 37. 3,5 sekundy do Raikkonena straty, więc naprawdę bardzo dużo. No, 20 minut, słuchajcie, i będzie się coś tutaj zmieniało. Zobaczymy, czy my wytrzymamy 20 minut na tych oponach. No to by było ciekawie, jakby jeszcze końcóweczkę udało się na przykład wystartować. Będzie trzeba zmieniać opony na super miękką mieszankę. Na razie, słuchajcie, naprawdę ja uważam, że deszcz chyba raczej się wzmaga niż przestaje. Ale tutaj oczywiście Jeff ma dostęp do prognozy pełnej pogody. My tych ekranów tutaj nie widzimy jadąc w wyścigu. No, 3,2. Na razie słabo to wygląda. No dobra. I znowu będzie ładowanie baterii. No trochę przez, po prostu zaczynamy za późno hamować. I było przestrzelenie zakrętu. Jednak ta strefa do hamowania, ona musi być troszeczkę wcześniej. Ależ ta ściana mnie prześladuje, słuchajcie, ja się takiej boję, naprawdę tam można powiedzieć, błąd, jedno zawahanie i naprawdę może być niewesoło. Oczywiście pamiętajmy o tych łetach, że mamy je ustawione, bo jeżeli nagle zmienią się warunki, to powinniśmy oczywiście zmienić na jakąś super miękką mieszankę, ewentualnie twardą, ewentualnie pośrednią. Aczkolwiek chyba mamy do dyspozycji jedynie pośrednią jeszcze. Dwa komplety opon super miękkiej mieszanki już wykorzystaliśmy tutaj w tym wyścigu. Ależ tutaj z dużymi kłopotami. No naprawdę, zaczynamy dużo tracić do Raikkonena. Grosjean zaczyna się tutaj do nas zbliżać wielkimi 7-metrowymi krokami. No, słabiutko. Słabiutko to na razie wygląda. 38 kółko, no jeszcze sporo musimy dystansu przejechać tego wyścigu. Przed Raikkonenem Magnussen. Spora strata Raikkonena do Magnussena. Dobra, już tutaj trochę lepiej. No, widzimy tutaj, mamy tą kreskę czarną, czyli to jest bardziej sucho. Co też potwierdza, że wcale łety tutaj mogłyby sobie nie najlepiej radzić. Bo jak mamy część mokrą, część suchą, to wiadomo, co się dzieje z tymi łetami. Co prawda zarzuciło nas tutaj mocno teraz. No już poniżej 7 sekund zszedł Grosjean, także on naprawdę niezłe tempo tutaj reprezentuje. No, zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Minuta 57,579 na razie, więc słabiutko. Okay, you're catching the car ahead, but remember, we need to get to the end of the race on these tires. No tak, no raczej nie wiem, Jeff, czy my skończymy na tych kółkach ten wyścig. Zobaczymy, to wszystko zależy od pogody, aczkolwiek one też już tutaj
trochę jesteśmy, kółeczek na tych oponach już przejechaliśmy, także one też dają się tutaj już powoli we znaki. No zobaczymy, 6,2 Grosjean, 4,7 Raikkonen. Co prawda Ocon tam chyba jest, nie no, co prawda 6 sekund to jest sporo. To niestety nie będzie przeszkadzał tutaj Grosjeanowi, aczkolwiek dziwne, że Grosjean ma lepsze tempo niż my. W ogóle zobaczmy, jak to wygląda z mieszanką. Nie no, jest w miarę. No, poniżej 6 sekund Grosjean. Dobra, zobaczmy w ogóle na te opony. No, 16%. Nie no, to spokojnie. No, wreszcie się udało pokonać ten zakręt w miarę, ale i tak duża strata. Naprawdę, po tej prostej my tak dużo tracimy tutaj. Nie wiedzieć, z czego to wynika. No wcale nie jest łatwiej, bo jednak jak jest ta strefa sucha, to tutaj naprawdę są takie momenty, że ciężko utrzymać ten samochód w ryzach. No ale cóż, słuchajcie, jedziemy, żeby dojechać, o tym pamiętajmy. Kończymy właśnie 39. kółeczko, zaczynamy 40. Na razie tempo bez zmian, można powiedzieć. Raz lepiej, raz gorzej. No powinniśmy odczuwać jakieś tam spadki, jeżeli chodzi o przyczepność. Na razie nie widzę, słuchajcie, żeby się deszczyk uspokajał, cały czas kropi. 6, 5,5. Ach, to już Ocon. No Ocon o wiele lepszy auto od nas. No i zobaczymy. Raczej nie powinien mieć kłopotów, żeby nas tutaj wyprzedzić. Pięć i pół, pięć i trzy, pięć i dwa. Nie no, naprawdę, słuchajcie, tracimy bardzo dużo na tej prostej. Grosjean co prawda tam daleko z tyłu. No, mogło być lepiej tutaj, mogło być lepiej. No, zaczyna nas gonić Ocon. Pytanie, czy my jesteśmy w ogóle w stanie tutaj przed nim uciekać w jakikolwiek sposób. No, zaczynają się pojawiać jakieś drobne błędy. Dobra, i wyjście. Kończymy 40 kółko. No jeszcze trochę widać tego Raikkonena. Tak, potwierdzenie, że tracimy bardzo dużo czasu. No ale cóż, to nie jest, słuchajcie, tor dla nas. Teraz naprawdę ważniejsze dla mnie jest to, żeby dojechać, niż sama pozycja. Oczywiście bardzo chętnie przytuliłbym kilka punkcików, no ale słuchajcie, w tej chwili to jest tylko jakaś tragedia musiałaby się wydarzyć tutaj. I tak sporo tych samochodów odpadło, tak jak pamiętacie, więc no zobaczymy, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Na razie słuchajcie, jedziemy na 12 pozycji, goni nas Ocon. Goni nas Grosjean, bo jednak ta różnica między Oconem a Grosjeanem wcale nie rośnie. Także też i Grosjean tutaj troszeczkę pochłania tego asfaltu, który ma za plecami, jeżeli chodzi tutaj do nas, o nasze plecy oczywiście. No, jest sugestia w ogóle o tych pośrednich oponach.
No, na razie to by chyba było spore ryzyko. Obserwujmy mapkę, bo jeżeli Raikkonen zjedzie, to my też. Trzeba będzie tylko faktycznie przestawić teraz te łety na pośrednie. Aczkolwiek przecież jest mokro. Nie, Raikkonen nie zjechał. Na razie to tylko takie wolne sugestie naszego zespołu. No, widzą tempo, więc reagują oczywiście. Dobra, mamy pośrednie ustawione. No, zaczynamy się mocno tutaj ślizgać. Dużo błędów. Ale ja nie wiem, czy to jest, słuchajcie, jeszcze odpowiedni moment, żeby w ogóle myśleć tutaj o pośredniej mieszance. Duże ryzyko, 42 kółko. No naprawdę, Ocon za chwilkę będzie nas tutaj próbował wyprzedzać. No niestety, słabe to tempo, jeżeli chodzi teraz. No, a teraz jeszcze potwierdził Jeff, że będzie 20 minut ulewy, więc no... Jak widzicie, słuchajcie, ile spojrzeń, tyle tekstów. No i patrzymy, co się dzieje. Na razie nikt nie zjeżdża. My też nie zamierzamy tego robić. Oj, duży błąd. Przestrzeliłem zakręt. No, trzeba wrócić. The car in front is 2.8 seconds. No, normalnie mam kłopot tutaj z tą bateryjką. Dobra, już jest ok. Straciliśmy niestety przez tą pozycję, znaczy no nie przez tą bateryjkę, tylko faktycznie, słuchajcie, przestrzeliłem zakręt. Kapnąłem cię oczywiście już przy pierwszym hamowaniu, więc dobrze, że tam jest takie miejsce. Można z niego skorzystać. Co prawda straciliśmy przez tą pozycję. Jedziemy teraz na 13 i naprawdę bardzo blisko jest Grosjean tutaj za naszymi plecami. Raczej nie odpuści, będzie próbował. My jedynie co możemy się bronić. No i oczywiście będziemy to robić. Za Grosjeanem jedzie Rangunata. Także 15 pozycja dla Darkoen Racing. Nieźle dla drugiego kierowcy. Trudny wyścig, naprawdę trudny wyścig. I pod względem technicznym, i pod względem samego auta, czyli dużo takich rzeczy, które niestety wpływają na tutaj całość, jeżeli chodzi o czasy, prędkości, więc no, na razie próbujemy się po prostu w tym odnaleźć. Jak widzicie, słuchajcie, ulewa się rozszalała na 100%. Nie ma mowy tutaj w ogóle na razie o myśleniu o pośrednich oponach. Coś tam momentami, jak widać, się zaczyna przejaśniać, ale to jest jeszcze naprawdę daleka jaskółka, żeby tutaj myśleć o zmianie opon. Raczej też nie widać, żeby jakikolwiek zespół myślał o tym. Wszyscy kierowcy na torach, nie ma na razie żadnych zjazdów do boksów, więc oczywiście będziemy się starali utrzymywać. No, niestety słabe tempo, ale musimy po prostu dotrzeć w jednym kawałku do mety. To jest tutaj dla nas bardzo istotne. No i cóż, kończymy 43 kółko. Raikkonen to już tak odfrunął, że naprawdę aż go nawet nie widać na dalekim horyzoncie. Oho, kolejna część. Także tak jak mówię, słuchajcie, no naprawdę. Trzecie Grand Prix. A my tutaj naprawdę sporo ważnych i strategicznych części mamy na 60%.
Pytanie też w ogóle, jak to zrobić, czy nie jeździć w sesjach treningowych. Może to jest jakiś szkopuł, aczkolwiek tam używamy troszeczkę innego sprzętu. No, zobaczymy. Oczywiście będziemy się musieli teraz przez najbliższe dwa Grand Prix temu mocno przyjrzeć. No i zobaczymy, czy postawimy na nowe zupełnie części, czy po prostu pewne podzespoły wymienimy, pewne podzespoły zostawimy. Oczywiście, jeżeli macie tutaj jakieś fajne pomysły, dajcie znać w komentarzach. A tu proszę, Grosjean w tym momencie bierze nas lewą stroną. No zobaczymy, czy nam się to uda na tym dohamowaniu jednak z nim zwyciężyć. Dobra. Tracimy przez to bardzo dużo czasu do Raikkonena, no ale cóż, słuchajcie, dla nas teraz każda pozycja na wagę złota, nie można odpuszczać. Oczywiście tutaj mocno się przyglądamy sytuacji. Rangunathan z kolei korzysta na tej walce, jak widzicie troszeczkę zmalała ta przewaga, jeżeli chodzi o Grosjeana do naszego kolegi z zespołu MacGyvera Rangunathana, więc no zobaczymy, jaki będzie finał tej przygody w Wietnamie. Naprawdę pierwszy wyścig, słuchajcie, no wspominam dobrze, nie ma co tutaj ukrywać, dużo fajnych rzeczy się tutaj wydarzyło, w miarę jedziemy, no i naprawdę tor mokry wygląda naprawdę fantastycznie, powinien tak wyglądać na co dzień, tak uważam, a nie tylko jak jest mokry. Powinien dawać taki efekt błyszczenia. No, może by to miało przełożenie na lepszy wygląd. No ale cóż, nie ma też co narzekać. No, próbujemy walczyć dalej. Ponad sekunda od Grosjeana. Czyżby tutaj wracało jakieś pojęcie względnej przyczepności? No nie, chyba za wcześnie pochwaliłem. Aczkolwiek, no sekunda i 8 tam pokazała nam się w ekranie, więc Grosjean tutaj mocno odpuścił. Co prawda my jesteśmy cały czas na tej bateryjce. Ale to chyba nie bateryjka. No tutaj już dużo, dużo gorzej niestety. Szkoda. Mogło być ponad 2 sekundy. No, raz lepiej i raz gorzej. Tak to można określić. No ale trochę udało się zwiać od Grosjeana. 2 sekundy, 7,7 do Ocona. Dziwna sytuacja, bo wcale nie widzę, żebyśmy my tutaj jakoś mocno z tym tempem przyspieszali. Wręcz przeciwnie. Chyba że już się tak pogorszyły warunki, że nam to w miarę wychodzi, no ale nie chcę osądzać i raczej w to nie wierzę. Ocon przecież dużo mocniejsza maszyna. Teraz zresztą na tym pierwszym zakręcie, na tych pierwszych łukach nie udało się tutaj zbyt wiele pozyskać na rzecz przewagi nad Grosjeanem. 2,2, ale leci w dół. Dobra, mamy trochę bateryjki, to skorzystajmy z tego. 46 okrążenie. Dobra, zaraz zobaczymy efekt. Dobra, dzięki Jeff. No to już raczej na tych gumeczkach będziemy jechali do końca. Co prawda mam takie wrażenie, że one
Dopiero teraz zaczynałem się z tym torem dogadywać. Są momenty, kiedy naprawdę tutaj udawało się zyskiwać bez problemu do Ocona. Przecież Ocon ma dużo lepsze auto. Szkoda, szkoda tamtego błędu. Zobaczcie, przecież teraz byśmy ewentualnie gonili Raikkonena, a nie Ocona. Jaki pit stop, Jeff. Jedziemy. No, opanowanie samochodu to jest podstawa tutaj. Szkoda, 1,5 sekundy straciliśmy na tym manewrze. Po prostu wpadliśmy w poślizg. No i cóż, naprawdę wyratowane przed ścianą. No i zaczyna grożąc się zbliżać. Dobra, zostało nam bateryjki, to wykorzystajmy. Dzięki Jeff za podpowiedź i zobaczymy. Oczywiście nie możemy się tutaj dawać, jeżeli chodzi o Grosjeana. No, ślisko, 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 jeszcze raz ślisko. No, są takie, słuchajcie, momenty, że można zaryzykować. Czyli gdzieś już ten tor ma takie chwile, że jest bardziej suchy, jest bardziej przeschnięty. Można troszeczkę tutaj z większą prędkością próbować pokonywać ten zakręt, ale też są takie, że jest naprawdę dalej niebezpiecznie. No, na razie bez zmian. Ocon już tutaj zwiał na ponad 10 sekund. No, bliziutko jest już Grosjean. No, najpierw się cieszyliśmy, że to my tutaj zaczynamy jakieś lepsze tempo reprezentować, a teraz się okazuje, że wcale tak nie jest. To tempo zaczyna lepsze mieć Grosjean i zaczyna nas tutaj skrobać powoli po piętach. No a Ocon z kolei daleko, daleko z przodu. 48 kółko. No cóż, walczymy dalej. Ale nas tutaj wyniosło bardzo blisko tej bandy. No, uwaga. Zaczyna być tutaj naprawdę niebezpiecznie. No, jeszcze dotrwajmy. Już pot się leje od dłuższego czasu. Ale walczymy dalej. Słuchajcie, już niedużo zostało kółeczek. Nie wiem, jaką Hamilton. Nie wiem, kto jest w ogóle na przodzie, ale chyba Hamilton. Nie wiem, jaką on ma przewagę, czy tutaj jeszcze faktycznie zostało nam tych kółeczek tyle. Wiadomo, że my musimy przejechać oczywiście wszystkie 55. Nie ma innej możliwości. No, jak już się udaje odzyskiwać coś, to niestety za chwilę stracimy po jakimś głupim, niepotrzebnym błędzie. No i szkoda, już mieliśmy Grosjeana na 2 sekundy na dystansie. No, na razie nikt nie myśli o zjazdach. Wszyscy raczej będą męczyli się na tych gumach do końca. No, 1,4. 12,5 już Ocon.
Masakra, słuchajcie, ile my już do tego Okona straciliśmy. Ciekawi mnie, czy przyjdzie naprawdę taki moment, że powiem, słuchajcie, Dark Owen Racing Team, mamy auto, którym możemy rywalizować z najlepszymi w F1. Mam nadzieję, słuchajcie, że doczekamy takiej chwili. Oczywiście tutaj kontynuacja sezonu. Zobaczymy, myślimy oczywiście już tutaj o przyszłości, jak to się wszystko poukłada. Mam nadzieję, że troszeczkę następny wyścig przyniesie nam po prostu troszkę lepsze rezultaty. Wymęczymy, słuchajcie, porządnie sesje treningowe. Miejmy nadzieję, że otwarty tor, jak wiadomo, na otwartym torze można troszeczkę bardziej ryzykować, aczkolwiek też są miejsca, gdzie faktycznie można swoją przygodę bardzo szybko zakończyć. No dobra, jak to się przedstawia? 14 sekund. Już tutaj grożą poniżej sekundy. 22 sekundy od naszego kolegi z zespołu rangu Natana, który, słuchajcie, jedzie w tej chwili na 15 pozycji. Najlepszy występ chyba będzie w karierze naszego kolegi, aczkolwiek jeszcze trochę tych kółeczek zostało, także nie ma co przesądzać. Ale jak widzicie, jedyne co się nie zmienia, to oczywiście ulewa, cały czas jest. Mam takie wrażenie, że ona w ogóle się tutaj nie zmniejsza. Małe prześwity, ale to nie są, słuchajcie, prześwity zapowiadające tutaj słoneczko i przesychanie toru. To jest po prostu skutek uboczny świecenia słońca na deszczowe chmury, można to tak nazwać. No i zaczyna Grosjean tutaj już nam się pokazywać w lusterkach. No, dłuższy czas jechaliśmy w stincie takim bardzo, bardzo spokojnym, a teraz proszę, będziemy musieli się bronić na deszczu przed Hasem. Naprawdę nie jestem wcale z tego powodu dumny. No cóż, spróbujmy uciec. Mamy bateryjkę. Dlaczego nie używamy? Oto jest pytanie. 15 sekund do Okona. Dobra, zeżarło nam do 50%, także szybciutko ta bateryjka się zużywa. No, można było tutaj lepiej pojechać. Cały czas powyżej sekundy. Półtorej, proszę bardzo, widziane było w okienku. Większe skupienie i od razu, słuchajcie, lepsze efekty, no ale tak to jest. Szkoda, że nie mieliśmy tutaj okazji naprawdę wypróbować możliwości naszego auta, zapisać się jakimś fajnym czasem. Myślę, że spokojnie czas z kwalifikacji w którymś momencie moglibyśmy osiągnąć. No i cóż, walczymy dalej. No, coś tutaj odskoczyliśmy bardzo Grosjeanowi. Nie wiem, co się dzieje, czy po prostu lepiej zaczęliśmy jechać. Bardziej stanowczo. A, to nie Grosjean, dobra. Mamy niebieskie flagi. No i to jest odpowiedź na pytanie, skąd taka nagle różnica tutaj się wzięła. Dobra, puśćmy go, nie chcemy kary. Jest Hamilton. Na 51 kółeczku zostaliśmy zdublowani przez Hamiltona. Co, jak przypominam, nie miało w ogóle, słuchajcie, miejsca w Bahrajnie. No, naprawdę ciekawe ujęcia. Tutaj jesteśmy za plecami Hamiltona. Także chociaż przez chwilę mogliśmy się pocieszyć momentem, gdzie jedziemy, słuchajcie, za siedmiokrotnym mistrzem świata. No i cóż, naprawdę świetne selfie. Szkoda, że nie mogliśmy się na chwilę zatrzymać, wyskoczyć tutaj na bok, zrobić sobie fotkę i oczywiście ścigać się dalej. No, jeszcze za chwilkę rozwalę swój samochód, bo naprawdę aż się rozmarzyłem, jeżeli chodzi o tutaj kwestie dobrania fotki. No i już Grosjean nas tutaj szybciutko dogonił, naprawdę jest bardzo blisko. Wow, i znowu poślizg, no tych poślizgów ostatnio coraz więcej. Jeszcze kawałeczek, naprawdę już jesteśmy blisko.
naprawdę zmęczenie oczywiście też daje się we znaki. Boli chyba wszystko. Wiadomo, naprawdę jesteśmy tutaj w poślizgach cały czas. Trzeba to było uratować. No, nie doszło tam do jakiegoś uderzenia. No, jeszcze w ogóle trzeba, słuchajcie, zmienić tą mieszankę, bo zaczyna nam brakować paliwa. Mamy delikatne uszkodzenie. No, skończmy ten wyścig. 52 okrążenia właśnie za nami. Jesteśmy w trakcie 52, także już bliziutko tej mety. Battery charge is high. Let's use that overtake button more. No, na szczęście nieduże to uszkodzenie, ale i tak wpływa na naszą jazdę. No cóż, nie powinno się tutaj już nic pozmieniać. Ewentualnie jeszcze tutaj Grosjean może nam zaszkodzić. Na razie musieliśmy trochę dopasować mieszankę. No i będziemy z nim walczyć, słuchajcie, pewnie do samego końca. Ajajajajajajajaj. No i co będzie? Co będzie? Kto pierwszy? Łeb. Wow! Blue flag. No, mamy spore uszkodzenie. No cóż, musimy, słuchajcie, spróbować chyba dojechać na tym. Nie wiem, czy to się uda. No cóż, naprawdę. Rangu Nathan, 17,5. Jeszcze 3 lapki. A my z takim uszkodzeniem będziemy walczyć? No cóż, nie mamy wyboru. Dobra, zobaczmy w ogóle jak to wygląda. No, nie dość, że opony ostro już złachane, szczególnie tylne. To jeszcze faktycznie uszkodzenie jest i to spore. Mniejsze to z prawej strony, ale to z prawej to już chyba mamy od samego początku. No cóż, tracimy, ale musimy chociaż utrzymywać tą przewagę. Możemy tracić 2-3 sekundy bez problemu. To i tak nam gwarantuje w miarę prześlizgnięcie się tutaj. No i zobaczmy jeszcze na ten silnik. 68%. Silnik 68% MGUH. No i cóż, łatwo tutaj można było przestrzelić kolejny raz. No cóż, walczymy dalej. Na razie udaje się to utrzymywać. 17 sekund prawie przewagi, a my mamy uszkodzony samochód i próbujemy w ogóle dojechać do mety. Coraz bliżej. No, nie w ten sposób. Masakra. Okay, you have some front wing damage, but not enough to justify a stop in the remaining laps. No i zobaczymy, słuchajcie, czy to się uda. Duże ryzyko. Przedostatnie kółko. Mamy uszkodzenie i to bardzo, bardzo duże. Będzie nas tutaj niestety wywalać na każdym zakręcie. Nie mamy tej przyczepności jeszcze dodatkowej. No, naprawdę, gorąco będzie. Rangu Nathan, słuchajcie, zaczyna się zbliżać. No, zobaczmy, czy my jesteśmy w stanie się obronić tutaj. No, używamy baterii, używamy wszystkiego, co tylko można.
this is Jeff. I need you to stop cutting the corners. If you keep it up, dobra, przepraszam, ale mam, słuchajcie, uszkodzony samochód i czasami musiałem się ratować. Tak też było właśnie w tym momencie, no 12 sekund tylko i wyłącznie przewagi nad naszym kolegą z zespołu, a jeszcze daleka droga. No, normalnie jeszcze przestaliśmy hamować. Czyżby nam czegoś brakowało? No tam jakieś przetasowania. No, mamy zwycięzcę. Tu jeszcze mamy za sobą Albona. Dobra, przepuśćmy go, przepuśćmy go. Naprawdę, co tu się dzieje? Że my w ogóle takim autem jedziemy, to jest szok. No, szybko Russell tutaj się zbliża do nas. Przedostatni zakręt. Czy my będziemy jeszcze musieli przejechać jedno kółko? No, zobaczmy, zobaczmy. Naprawdę, to będzie oznaczało utratę pozycji. Green flag. No nie, dobra, na szczęście, słuchajcie, 14 pozycja Dark Horse Racing Team Vietnam. No cóż, oczywiście tutaj liczyliśmy na lepsze efekty, kierowcą dnia został Carlos Sainz, no i zobaczymy za chwileczkę, jak to się przedstawia. No oczywiście wygrana, jak widzicie, Mercedes, nie mogło być inaczej, Hamilton. Mieliśmy jeszcze okazję troszeczkę tutaj za Hamiltonem pojechać na samej końcówce, no ale naprawdę zniszczony, jeszcze raz zniszczony samochód. No cóż, słuchajcie, naprawdę i tak cud, żeśmy dojechali w ogóle. And I can see the drivers starting to approach the podium for the victory celebrations. No, dwa Mercedesy, proszę bardzo, Verstappen też. Congratulations then to Mercedes, your race winners today. No, zobaczmy. W zespole nie ma miejsca. No i co, uda się przebić tą trójeczkę? No i czwóreczkę nawet. Proszę bardzo. I piąteczkę nawet. After this round of the World Championship, here's how things look in the drivers' table. Lewis Hamilton takes the lead of the Drivers' Championship. Some amazing talent out on the track today. But Anthony, who would you pick as your driver of the day? Carlos Sainz certainly wasn't someone to scoff about. His ability to follow race strategies throughout with pinpoint precision has to be commended. Let's move on to the constructors. Mercedes moved to the top of the table. Meanwhile, Ferrari have improved their position. A strong weekend from them as they fight their way towards the top. After an event like that, who knows what the sport has in store for us next time? Be sure to join us again as we continue to bring you the latest excitement in Formula One. No i dobra, słuchajcie, udało się nam dojechać na 14 pozycji. Jak widzicie, nasz kolega z zespołu na miejscu 16. Także no tutaj tak naprawdę nie jest najgorzej, nie jest najgorzej. Udało się pokonać Williamsa, Alfa Romeo. Jak widzicie, dwa racing pointy odpadły. No i cóż, zobaczmy, co nas tutaj czeka dalej. No, mamy wywiadzik. No nie, koleżanko, to w ogóle nie było proste. Rzeczywiście wspaniale widzieć ich uśmiechy. Może i tak, ale nie można spoczywać na laurach. Bardzo się cieszę, że potrafię sprostać ich oczekiwaniom. Dobrze. Wpłynęła na naszą strategię, ale najlepsi kierowcy pokazali klasę.
Nie tracę ducha walki. We've not seen much development progression for your car recently. No. Why is that? Widać, słuchajcie, dziennikarze też to zauważyli. No cóż, co tu odpowiedzieć? Co tu odpowiedzieć? Mamy spore kłopoty z pakietem Aero, to na pewno nie. Gdy nie mamy wyników, trudno środki na rozwój. W wielu obszarach osiągnęliśmy już maksimum. Właściwie, no, słuchajcie, nie ma w ogóle odpowiedzi, którą mógłbym wybrać. Co tu wybrać? Co tu wybrać? To jest ryzykowna odpowiedź. To też jest ryzykowna odpowiedź. No nic. Dobra, udało się troszeczkę podnieść morale w podwoziu. To nie był najuczciwszy wyścig, prawda? Nikt z nas nie chce się poddawać, takie rzeczy się zdarzają. Faktycznie zdarzyło mi się dziś przyciągać wariatów jak magnes. Szczerze mówiąc... No, bez rezultatów tutaj. Dużo pytań, o dziwo, po takim wyścigu. Naprawdę nie spodziewałem się, słuchajcie, że w ogóle będziemy brali udział tutaj w wywiadach. Mamy porównanie, no zobaczmy jak to wygląda. No tutaj Rangunathan, zobaczcie, na czwarte już przebił. No 14% łączna premia do uznania. No naprawdę, na razie słabiutko to wygląda. Mamy nasze wynagrodzenie podstawowe, dedukcja uszkodzeń. Wow! Wow, dużo tutaj poszło kasiorki na to. No dobra, słuchajcie. Jeżeli odcineczek wam się podobał, oczywiście zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen i zapraszam was już dziś, już teraz na kolejne zawody. Tak jak widzicie, Grand Prix Chin przed nami, także no jest szansa, słuchajcie, lubię Chiny, więc jest szansa, że w Chinach, słuchajcie, pokażemy klasę, będziemy mocniej walczyć, mocniej, jeżeli w ogóle jest taka możliwość. Także już teraz zapraszam was gorąco na kolejny odcineczek z kolejnego Grand Prix, na kolejne sesje treningowe, sesję kwalifikacyjną, no i oczywiście wyścig 100%. Dobrze, dziękuję wam bardzo za uwagę dzisiaj, no i oczywiście do zobaczenia, trzymajcie się, hej!